poprosili Państwa o spotkanie w celu zaprezentowania to, co się udało duży projekt zrealizować. Tutaj serdeczne podziękowania do lokalnej grupy rybackiej, co najmniej przedstawiciel lokalnej grupy rybackiej z panem prezesem, który tutaj pomógł nam w zdobyciu tych środków. Pana komendanta już miałem okazję Państwu wcześniej przedstawić. Mamy również przedstawicieli kobrzyskich służb mundurowych, dlatego że chcemy współpracować z tymi służbami, bo sprzęt, który my dysponujemy, powiem tak troszeczkę przewrotnie, nie dysponują nawet profesjonalne służby tutaj na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, a my taki sprzęt mamy. Proszę Państwa, projekt był wart blisko 270 tysięcy z 85% dofinansowaniem ze strony lokalnej grupy rybackiej, a dzisiaj go Państwu pokazujemy. Tego jednego elementu, który dzisiaj brakuje, to jest samochód uterenowiony, to będzie samochód marki Dacia, no ale to są Państwo w stanie wszyscy sobie go wyobrazić. Przyjdzie z jakimś 2-3-tygodniowym opóźnieniem, dlatego że no, był COVID, fabryki, które produkują samochody, okupowaliśmy samochód fabrycznie nowy. No też miał opóźnienie, też miał przystoje, stąd też ten samochód pojawi się u nas za jakieś 2-3 tygodnie. Będzie specjalnie przygotowany, uterenowiony, czyli napęd na 4 koła plus specjalna z przodu wyciągarka, gdyby była jakaś praca w terenie podmokły. Głównym elementem, który chcę Państwu prezentować, to jest łódź. Tutaj Państwo ją obserwują, wykonana ze specjalnego materiału, elastyczna. Tutaj wykorzystaliśmy doświadczenie, które funkcjonuje w strażach pożarnych, między innymi OSP Tryton. Tego typu łódź bardzo dobrze się nadaje na tereny podmokłe, na tereny, gdzie powiedzmy ten poziom wody jest niewysoki. Jest to łódź płaskodenna, bezpieczna, wyposażona w wszystkie elementy dotyczące bezpieczeństwa, ale również odpowiedni silnik. Tak? Tutaj chcieliśmy zwrócić uwagę na to, żeby osoba, która będzie tą łodzią kierowała, nie musiała posiadać specjalnych uprawnień, a silniki do 10 koni mechanicznych, a właśnie takie tutaj mamy przy tej łodzi zainstalowane, takich uprawnień nie wymagają. Mogliśmy zrobić łódź z rumplem, ona jest trudniejsza do manewrowania, troszeczkę więcej zapłaciliśmy. Mamy łódź z normalnym kołem kierowniczym, czyli kieruje się tym tak właściwie jak samochodem. Wszystkie zasady w lewo, w prawo funkcjonują tak samo. Drugim takim bardzo ważnym elementem jest dron. Dron, który naprawdę jest wyjątkowo profesjonalny. Dron jest wyposażony w kamerę termowizyjną, stąd dzisiaj zaproszenie dla panów komendantów, dlatego chcemy z panami komendantami współpracować. Wszelakie akcje poszukiwawcze, nie wiem, ktoś zaginie, prawda? Mieliśmy takie przypadki. W przypadku kamery termowizyjnej bardzo szybko można omieść taki, powiedzmy, obszar kilku hektarów i taką osobę znaleźć. Osoba, która, nie wiem, nawet straci przytomność, ma też inną temperaturę, tak? Też możemy taką osobę bardzo szybko, z dokładnością właściwie do 2 metrów znaleźć. Zdarzenia dotyczące pożarów, jakiś tlący się, niedogaszony pożar. Nie trzeba w tym momencie jechać i tego miejsca szukać, tylko można taką kamerę, takiego drona u góry postawić. Bardzo szybko różnica temperatur pokaże, co się w tym miejscu dzieje i straż pożarna będzie mogła takie działania tutaj podjąć już w zarodku. Stąd też właśnie kwestia dotycząca zaproszenia panów komendantów. Później wypracujemy tę procedurę. Oczywiście będą to działania nieodpłatne, tak jak całe funkcjonowanie Społecznej Straży Rybackiej. No i cały sprzęt drobny, również lornetka termowizyjna z możliwością nagrywania, czyli będziemy tutaj mieli możliwość śledzenia tych wszystkich rzeczy. Fotopułapki, to też jest bardzo ważna rzecz. Zwykłe lornetki optyczne, kamizelki, no i cały sprzęt, który Państwo tutaj widzą już w wyposażeniu poszczególnego strażnika, czyli odpowiedni mundur, kamizelka taktyczna, latarka taka, powiedzmy osobista, zwykłe lornetki, czy też duże tak zwane szperacze, latarki o silnym tutaj, o dużym źródle światła, czyli powiedzmy takie są, które są w stanie tam naprawdę z dalekiej odległości cokolwiek się rusza znaleźć. Bardzo dziękujemy tak za to wsparcie udzielone tutaj nam przez lokalną grupę rybacką. To jest ważny projekt, myślę, że chyba jedyny w województwie zachodniopomorskim, być może nieliczny w Polsce, tak organizowany. A tak jak tutaj Państwo już wiedzą, mamy pana komendanta, trwa w tej obecnej nabór. Planujemy łącznie z panem komendantem 30 posiadać strażników. I przypomnę, formacja ma charakter społeczny, bo mogą mieć takie pytanie. Nie przewidujemy tutaj możliwości wynagradzania, chyba że jakieś tam specjalne zdarzenia, to wtedy będziemy mogli takiego wynagrodzenia dla jakiejś tam okazji szukać. A nie ukrywam, chciałbym, że ona służyła na terenie całego powiatu, stąd zwróciliśmy się do państwa, pani prezydent, pana burmistrza i państwa wójtów o drobne wsparcie dotyczące bieżącej działalności tej straży. Mam tu na myśli szczególnie zakup paliwa, ubezpieczenia, tego typu rzeczy, aby mogło to formalnie funkcjonować. Myślimy o kwocie tam chyba rzędu 2000 zł rocznie, co w naszej opinii zabezpieczyło nam funkcjonowanie tej straży w zakresie tych takich opłat bieżących. Mówię tu głównie o paliwie, czy to do łodzi, też do samego samochodu. Ja bardzo dziękuję, panie komendancie. Może jeżeli pan by chciał dwa słowa, czy też ktoś z państwa, to serdecznie zapraszam. Tak, no chciałbym podziękować tutaj za wsparcie finansowe, za możliwość realizacji tego projektu, bo wyposażenie naprawdę teraz mamy odpowiednie, bezpieczne, będzie nas chroniło przed deszczem, przed mrozami. Kurtka posiada jeszcze również podpinkę, także no, będzie nam wygodnie, nie? O to chodzi. Łódka jest bezpieczna, bez uprawnień możemy się poruszać. Także dziękujemy za wszystko. Ile osób się zgłosiło na razie? Łącznie ze mną jest 18 osób, w tym mamy również w naszych szeregach jest jedna kobieta.
Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby się do Was zapisać? Sprawny fizycznie, no i chęci działania. I niekaralność. I niekaralność. Słucham? To znaczy sprawny fizycznie? A czy no po prostu, żeby... Bo jednak to jest społecznie, to są patrole, to są wielogodzinne patrole w różnym terenie. Nie jest teren to łatwy, nieraz jest trawa, bagna. Także to po prostu, no żeby osoba, która po prostu no, była sprawna fizycznie, żeby to wytrzymała to tempo, nie? Zgłaszamy się bezpośrednio do Pana, czy dalej do starostwa? A czy dalej do starostwa. Wszystko do starostwa. Później przekazujemy to do... Tak. Później ja dostaję te wnioski i weryfikujemy, jest przeprowadzona rozmowa. I teraz najważniejszym zadaniem jest zakończenie kursu na operatora drona, tak? To już jest dron tej wielkości z tymi parametrami, który wymaga takich specjalnych uprawnień. Dron można prowadzić poza zasięgiem wzroku, także więc to są specjalne uprawnienia. Dron można prowadzić również po zapadnięciu zmroku. Taki kurs cztery osoby tutaj w ramach tego projektu będą miały sfinansowane, no i później będą operatorami tego urządzenia, tak? To jest jakby teraz taki kolejny, no zakładam, że prawo jazdy to większość osób posiada, zwykłe prawo jazdy kategorii B i to wspaniała Łódź takich uprawnień specjalnych nie posiada. Tutaj jeszcze wspomniałem, a tutaj są warunki, to jest niekaralność, tak? Tutaj osoba, która wstępuje do straży, musi nam dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Okay? Kiedy zaczynacie? Już. Ja jestem na 9 października umówiony tutaj z komendantem Państwowej Straży Rybackiej ze Szczecina na przeszkolenie tutaj nas wszystkich z obowiązujących przepisów. Nie będziemy działać, nie? Jaki będzie zakres Waszej działalności? Będziecie chodzić, szukać, czy będziecie działać na wezwanie, na sygnał? Również na wezwanie, na sygnał, bo zdarzają się przypadki, że wędkarze, którzy są na terenie wody, informują nas, że coś się dzieje takiego, ale też i będziemy po prostu sami z siebie, nie? W godzinach różnych, dzień, nocy, także będziemy wszędzie.